Witajcie kochani na podcaście Jeden Cel. Jesteśmy w Lublinie w naszej sali, w sali Armii dzieci, w której mamy cotygodniowe spotkania. Jesteśmy tutaj dlatego, że zapraszamy wspaniałych ludzi, którzy mają niesamowity dorobek w kościele i rozmawiamy z nimi o tym, co nas łączy, o tym, co mamy wspólne, jak możemy współpracować razem. I ten podcast będzie dosyć długi, więc jeżeli chcesz, to możesz go Wysłuchać też na kanałach streamingowych, na Spotify'u, na Apple, wszędzie, gdzie, gdzie się te rzeczy wrzuca. I dzisiaj moim gościem jest pastor Andrzej Stepanow. Dzień dobry. Dla tych z Was, którzy go nie znają, Andrzej jest pastorem kościoła Spichlesz, jest też biskupem pomocniczym. Kościoł, chrześcijan Kościół wiary. chrześcijan wiary ewangelicznej. Dobrze. Jest mężem jednej żony Mai, jest ojcem dwójki dzieci. I Andrzej, myślę, że nie wyjdę przed szereg, jak powiem, że to co święty Paweł mówi, że biskup powinien być mężem jednej żony, mieć dzieci, które są dobrze wychowane, wspaniałe, że Ty jesteś takim człowiekiem, który na tego biskupa zasłużył, a nie dostał. I to jest niesamowite. Także Andrzej dzisiaj jest naszym gościem. Ja, może zacznę od tego, co ja wspominam. Jak ja, myśl, jak ja myślę, słuchajcie, Andrzej Stepanow, to ja pamiętam post, który Twój Kościół organizował przed 2010 rokiem. Nie pamiętam, kiedy to było dokładnie. Pamiętam, mhm. że po prostu ja byłem wtedy na studiach, mieliśmy taki szalony pomysł, a chodźcie, pojedziemy sobie do protestantów, bo robią jakiś taki post i w ogóle będzie super, zobaczymy, co tam się dzieje i tak dalej. Pamiętam, że to był taki post trzydniowy w, w za kościele. I pamiętam doskonale, jak wtedy, w ten weekend, kobieta została uzdrowiona z raka. O. Pamiętam jej świadectwo, kiedy mówiła, że miała plastry morfinowe. Pamiętam lekarza, który był w tamtym miejscu i powiedział: Jeżeli ona zdjęła te plastry, minęło 10 godzin i ona funkcjonuje to to jest medyczny dowód na to, że coś się stało, bo osoby, które mają przepisane plastry morfinowe, ich potrzebują, nie są w stanie bez nich funkcjonować. Tak. To było coś niesamowitego. Ja miałem mm. wtedy wiesz, 21 lat, chyba, czy mm. 20 lat. Byłem na pierwszym roku studiów czy drugim. I po prostu doświadczenie tego spotkania, oddawania Bogu chwały razem z wami, modlitwy, oglądania znaków i cudów i też budowania mm. relacji, to było dla mnie coś niesamowitego i na początku tak. chcę Ci podziękować za ten czas, bo e, to jest czas, który wspominam do dzisiaj. To jest czas, w którym widziałem osobę uzdrowioną z raka po raz pierwszy na własne oczy, mm -hmm. z takim, wiesz, medycznym potwierdzeniem, tak. nie? Tego, no, to było naprawdę takie mocne. Tak. Tak. E, I i to, był, to był niesamowity czas. Nie wiem, czy pamiętasz moją siostrę i teraz moją żonę, które tańczyły tam. Tam był na Elkę ta sala, i tam były trzy kobiety w spódnicach, pamiętasz? Coś przypominam. Ogólnie ja bardzo dobrze m, pamiętam ten cud. Mhm. Pamiętam, jak to się wydarzyło. Dla mnie to też było nadzwyczajne Sto. i w ogóle niezasłużone. Bo mhm. jakby nie przygotowaliśmy się na to, żeby się modlić tam jakoś specjalnie, jakoś, nie wiem, bombardować niebo. E, ja pamiętam coś e, modliłem się albo coś miałem zrobić. Wyszedłem z mikrofonem na jak to się mówi, na, na scenę, I, i raptem poczułem, że coś się zmieniło, jakaś atmosfera się zmieniła, i miałem wrażenie, że z tyłu ode mnie otworzyła się ściana, tak jakby drzwi się otworzyły. Mm. Tak, takie było wrażenie, że ja się odwróciłem, bo miałem wrażenie, że przeciąg jakiś się zrobił, i, i, wtedy, i wtedy usłyszałem, że teraz jest. Przychodzi mocu uzdrowienia, czy coś już mhm. tam szczególnie pamiętam. I wtedy się stało, że to, to było realne: e, e, takie realne wejście Jezusa na, na salę. Amen. Wszedł, Amen. a później wszedł i wyszedł. Tak, takie miałem wrażenie. I e, to było bardzo mocne przeżycie. Prawie może parę razy później w życiu jeszcze coś takiego doświadczałem, ale wtedy to było coś wyjątkowe. Więc to wydarzenie przyćmiło mi wszystkie inne jakby obrazki. Ta, dziewczyna, ta kobieta przyćmiła, ta, mm -hmm. która później świadczyła, która później poszła i od długich miesięcy po raz pierwszy zjadła, tak była wygłodniała, że zjadła, mówiła, że jest 10 kanapek. Mm -hmm. z tego głodu. I... Tak, kobieta uzdrowiona. Uzdrowiona, ta, tak, pamięta. Tak, tak. Ona mówiła, że ona nie mogła jeść, że miała problemy i nagle taki wilczy tak. głód poczuła. Tak. Zjadła ileś tam tych kanapek tak, i tak. mówi, że to w ogóle nie była w stanie, czegoś takiego. Tak, tak, tak. No, więc byliśmy wszyscy pod wrażeniem tej, tej niesamowitej obecności, mocy Bożej. Ja od czasu do czasu takie rzeczy przeżywam w, podczas modlitw, nie jest to takie jakby nagminne i regularne, że nagle, że całe, Ja mówię, że od czasu raz na parę lat takie rzeczy się zdarzają. Mhm. Raptem w totalnie niezasłużony sposób, totalnie jakby nie ze mnie robimy coś swojego i raptem coś się zmienia, otwiera się, otwierają się niewidzialne drzwi i, i staje się jakiś cud, tak jak wtedy. To jest to, co Jezus mówił, że te znaki wam towarzyszą tak. Nie? tak. tak jakby nie jest nie celem waszym w żaden tak. sposób, ani naszym. Nie. My nie możemy je wyprodukować tak. z żadnym, jakby swoją, ani modlitwą. Nie. Ja w ogóle zauważyłem, że często takie różne znaki dział, dzieją się wtedy, kiedy nawet nie jestem na to przygotowany mhm. w jakiś sposób, że na przykład modliłem się całą noc, przyszedłem i się stało. To wtedy. Ten post to był w ogóle jakiś pierwszy wieczór chyba taki modlitewny. Nie pamiętam. Jakoś bo. tak. Na pewno minęła noc, nie? Czyli to musiało być albo pierwszego wieczora, albo drugiego. Jakoś to było na samym początku, czyli nie było to na zasadzie, że zasłużyliśmy sobie, bo tak. o, modliliście się. Długo modliliśmy i Bóg po prostu przez wzgląd tak. na naszą modlitwę. Że dzieci, wow, super. Wy zasłużyliście. Tak. To macie z mojej łaski, cud. <noise> To Bóg tak, taki nie jest. Cud zarobiony taki. Tak, nie? Nie. Tak. Bóg taki nie jest. Chwalić. Amen. Chwalić Słuchaj, chcę z Tobą poruszyć, Chcę z Tobą poruszyć takie dwie kwestie, które mnie nurtują i myślę, że mm. też dla ludzi, którzy nas słuchają, będzie to ubogacające. Po pierwsze, chciałem cię zapytać o przebudzenie w latach 80. czy tam 90. Mm -hmm. Które przeżywaliście w Warszawie. Mhm. A po drugie, chcę Cię zapytać o to, co się stało w okolicach 2015 roku, kiedy wszystko się u Was zmieniło w kościele. Okej, okay, dobrze. E, tylko nie wiem, od czego byś wolał zacząć. No, od początku, od, od tego przebudzenia. Hmm. E, Pytanie ja jakieś. Pamiętam, ja pamiętam hmm. e, Twoje świadectwo. Okej. Okay. Ty ta, powiedziałeś takie zdanie, że to było takie przebudzenie w Warszawie, że się grupa osób modlących, spotykających z Bogiem powiększała. To były kwestie tygodni, że ona rosła i rosła. Mm -hmm. ja pamiętam twoje zdanie, które mnie poruszyło jako młodego człowieka. Nie, Ty mówisz, że em, gdyby to nie zostało zakończone, to Warszawa by się przebudziła moment, i nie byłoby w ogóle granic dla tego, co Bóg robił wtedy. I ja pamiętam, jak ty mówiłeś o tym, że to się skończyło, bo ktoś to zakończył. Nie. I dla mnie to, mm -hmm. co ty powiedziałeś wtedy. Że to było przebudzenie, które ty widzisz, że ono było niepowstrzymane i Warszawa by się zaraz przebudziła, nie? Ludzie by się mm -hmm, nawrócili. Mm -hmm. I na mnie to wywarło takie piętno w moim sercu, że tak jakby podział, który jest w Kościele i takie walczenie przeciwko sobie, znaczy zamierzone czy nie, mm -hmm. to nie ma znaczenia, nie? Tak, tak, tak. Że tak jakby to co, że, że to, co my robimy często, świadomie czy nieświadomie, że to po prostu powstrzymuje Boga. I myślę, że to jest też jeden z takich, wiesz ziaren, które Bóg zasiał w moim sercu, tak jak my mm -hmm. jesteśmy w Armii dzieci, że my naprawdę walczymy o tą jedność. Nie? Ja w ogóle to związuję, to się zaczęło w ten sposób, że kiedy przyjechałem na pierwszy rok studiów do Polski, studiowałem na teraz UKSU, Uniwersytet mm -hmm. Kardynała Woszyńskiego, na teologię, miałem zostać księdzem grecko-katolickim. A ty byłeś klerykiem. Generalnie. Tak można to nazwać, tak, że mhm. z, zaliczyłem jakby etap bycia klerykiem. Ale grecko-katolickim. Najpierw byłem w ogóle w zakonie mhm. redemptorystów, najśmieszniejsze. Później e, przeniosłem się na takie studia, e, bo to miałem wrócić, e, przejechać na Ukrainę i tam zostać księdzem grecko katolickim, a moim zadaniem było po prostu zdobyć wykształcenie teologiczne i żeby jako teolog katolicki wrócić do swojego biskupa tak. z dobrym dyplomem, bo w tamtych czasach w Ukrainie w ogóle nie było takich szkół mm -hmm. na takim poziomie. To Dopiero był lata? to był 96, dziewię może, siódmy, ósmy, jakieś takie lata. To jest połowie dziewięćdziesiątych. Chyba w połowie 90. Tak, ja w 1994 przyjechałem chyba na studia. Tak, tak. I e, tak, no i na pierwszym roku w ogóle trafiłem na takie nabożeństwo, które odbywało się u ojców Paulinów na ulicy Długiej w Warszawie. Tam niejaki ksiądz Kowalski, ojciec Kowalski, przeżył swoje przebudzenie najpierw na spotkaniu z Johnem Wimberem, które było organizowane w Pałacu Kultury. Ta. On tam powiedzmy przeżył chrześć duchem dotyk Boga. I później Bóg zaczął go używać tak, że po prostu w... słyszał od Boga słowo poznania i usługiło tym słowem i ludzie się uzdrawiali na, na oczach naszych. Ja pierwszy raz na to trafiłem, na moich oczach widziałem, jak kobieta tam wstała z wózku inwalidzkiego hmm. po X, po dziesięciu, nie wiem, latach Byłeś chyba. Byłeś na spotkaniu wtedy tak, z Johnem tak. Wimberem? Nie, no, no, nie, ja już A, opowiadam, u okay. Paulinów on już prowadził Zresztą. tak. To skrótowo mówię, jak wi widzę. <laughs> I, I ten ojciec Krzysztof wprowadził takie nocne czuwanie, gdzie naprawdę potężne rzeczy się działy. Mm. Że on mówił po, po imieniu, czy tam nazywał ksywkę nawet czyjąś. Mówi, jest tutaj niejaki dziki, który teraz Bóg cię uzdrawia. I gościu z zielonymi włosami wy, wyszedł do przodu i płakał na ramieniu tam tego księdza. Masa uzdrowień autentycznych, takich, mhm. no ja wtedy powiedziałem: Boże, dotknij mnie. Mhm. Poczułem rękę na, 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 na głowie. Uklę... Nie mogłem ustać w ogóle. Mhm. U, u, klęcząc, płakałem z dwie godziny, przepraszając Boga za swoje grzechy i nie tylko, które mi się wydawało, że też mogę mieć. Też to robiłem. I potem też mm, z taką jeszcze większą odwagą zacząłem. Yy, wszędzie dzielić się swoim świadectwem, głosić, bo teraz wtedy zostałem uzdrowiony z jakichś tam uzależnień, tam spalenia między innymi, przede wszystkim spalenia, pamiętam, że wtedy natychmiast to mm. zostało mi odebrane. No i potem zostałem zaproszony na parafię w, na żuli Bożu na ulicy Gwieździstej w Warszawie, by mówić świadectwo swoje, yy, mówiąc do bierzmowanych. Mm -hmm. Mówiąc to świadectwo, nawróciła się moja obecna żona, która prowadziła bierzmowanych jako animator oazowy jakiś tam, czy coś, już nie pamiętam jaki ona tam animator, w każdym razie ona się nawróciła, nie wiem czy ktoś z bierzmowanych się nawrócił, ale ona tak. Ale ich lider się nawrócił. Tak, tak. No i później ten ksiądz, który mnie zaprosił, zaczęliśmy tam, zaimponowałem mu w jakiś sposób, i z, z, zaczęliśmy razem działać. I ja zacząłem być głównym takim kaznodzieją w tej wspólnocie, która zaczęła się niesamowicie rozmnażać, wzrastać, i bardzo dużo ludzi się nawracało. Mm. Dla mnie samego to było no, przeżycie no, nie do, jakby nie, nadzwyczajne, mm. bo to, co widziałem, też widziałem, że Boże. Je, Skąd, jak? Nieraz, jak głosiłem słowo, to ja w ogóle nie, nie umiałem kazań tych wymyślać, jak się mm -hmm. mówi. Ja po prostu powtarzałem kazanie, nieraz gdzieś usłyszałem, notatkę zrobiłem i niemalże na pamięć powtarzałem czyjeś obce kazanie, a, a ludzie się uzdrawiali, nawracali i wspólnota rosła, rosła, rosła. Były takie sytuacje, bardzo dużo było cudów, co też yy, dla mnie było bardzo takim niesamowitym doświadczeniem, bo ja wiedziałem, że to nie jest moja zasługa nijak. Miałem bardzo dużo takich słabości osobi jako człowiek, jako wierzący, że przywozili do nas ludzi z jak to się mówi, z karetką, z ojomów różnych. Raz przywieźli kobietę po nieudanej operacji raka mózgu, którą panowie z jakiejś prywatnej kliniki warszawskiej wnieśli kobietę na noszach, noszach Postawili, ja sami siedzieli na zewnątrz, paląc papierosy, czekali, aż nabożeństwo się skończy. Ona wtedy po raz pierwszy umiała podnieść się, podnieść się tak na, na tych noszach. Na drugi raz już była na wózku ją przywieźć, już mogła siedzieć. Za drugim razem, ja modliliśmy za nią, wstań w imieniu Jezusa, wstała, zaczęła chodzić. I na trzecie nabożeństwo przyjechała o własny, własnych siłach, normalnie z córką, Całkowicie zdrowa po tej nie, takiej operacji, rak. Ten, ten, nie, także tego typu rzeczy się działy i, i masę innych podobnych. Hmm. No i w, w parafii zaczęła się za, zaczął się bunt, że co to jest? To nie jest prawdziwe, to nie jest katolicyzm, to nie jest. Hmm. Chrześcijaństwo, czy tam katolicyzm, a my mówiliśmy, ja mówiłem, to jak to nie jest katolicyzm? Przecież wierzymy wszyscy, że Bóg uzdrawia. Tak? No ale nie tak. Powiedz w częstochowy, popatrz, jak tam, jakby wszyscy, ja mówię, no ale też Bóg tak uzdrawia, głosimy Ewangelię, a Bóg potwierdza. No, to są czary w pewnym momencie, zaczęli ktoś tam wykrzykiwać. Znaczy, nie wykrzykiwać, tylko taka no. opinia była. No i zaczęły po prostu zaczęły, zaczęły się prześladowania. A powiedz mi, to były takie osobiste konfrontacje z wami? Czy to były pomówienia na boku i do was to wszystko dokierali? To było i to, i to, i to. A ty byłeś tam wtedy hmm. w perspektywie bardziej świeckiego, czy byłeś bardziej w perspektywie już kleryka i bardziej do ciebie jak do księdza w cudzysłowie? E... Bo to były jeszcze te czasy, kiedy ksiądz miał taki duży szacunek tak, tak. społeczeństwu. Więc y, y, wszyscy wiedzieli, że, że jestem, studiuję teologię i mhm. y, że jestem liderem. Nie wiem, czy była taka świadomość w całej jakby tej grupie i parafii, że, że jestem jakby jako kleryk tam mhm. funkcjonuje. Chyba... Ale nie chodziłeś w koloracji? Nie, nie. Normalnie tak. Mhm. Patrzyli, czyli raczej patrzyli na mnie jako chyba osobę świecką, Tylko jakby najbliższe koło widziało, mhm. ksiądz tam i tam kilka liderów, to wiedzieli, że jestem, jakby taki status posiadam, nie. Ale tak normalnie ludzie widzieli, że to student jakiś, którego Bóg używa. lat wtedy. E, 28, 7, jakoś tak 6. Troszkę, sta troszkę młodszy ode mnie. No, tylko więc. Troszkę. Podobnie, tak, w pod, podobny sposób. <laughs> e, I no i e, możliwe, że czego się czepili, czego za, zaczęli się bać? Tego, że ja przejeździłem się z protestantami. Mm. Ja przyjechałem z kraju, w którym e, w ogóle nie było, dla mnie było mm. dziwne, że Polacy są poniekąd zaściankowi aż tak mocno, że poza katolickim kościołem w ogóle nie widzą niczego innego. Dla tak. mnie to było dziwne, bo kiedy ja przyjechałem. Będąc bardzo, ja byłem bardzo zaangażowanym katolikiem, papistą, kochałem papieża. Mhm. Po prostu te wszystkie rzeczy, obrządki, to było moje. Ja, w tym się, mhm. ja, ja byłem katolikiem prawdziwym. Nie? I tak chciałem w tym, chciałem autentycznie służyć Bogu, będąc księdzem i to wszystko, mhm. jak robić. A, ale jednocześnie w, w moim kraju było tak, że. Księża spokojnie chodzili do protestanckich nabożeństw i zapuszczali pastorów, by mówili u nich wskazalnicy. Na przykład taka była przyjaźń, bo to było Ale normalne. Ale też jest tak, że jest rzymskokatolicki, grekokatolicki, prawosławny i jeszcze do tego protestanci. i protestanci. protestanci nie? Tak, no właśnie. Tak. Czyli jest bardzo to takie wymieszane społeczeństwo. I jest tolerancja. Mhm. Nie, ma, nie ma jakby o, sekciarz, albo o, mhm. Oczywiście są grupy, które chcą jakby... Z, z, a, a, ale tak normalne międzyludzkie relacje są bardzo normalne w tym. I księża, jak, których znałem, miewali protestanckie książki w domu mhm. swoim, tak, czy tam na plebaniach. Który, trochę się zderzyłeś ze ścianą, a nie? Tutaj przyjechałem, dla mnie to był... Kosmosem, gdzie ja jestem. Ale czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ty to nie do końca świadomie robiłeś te połączenia z protestantami? Tak, w ogóle i dla mnie to tak było naturalnie. Naturalnie, że mówię, choć na konferencję protestancką będziemy razem się modlić, zobaczycie przynajmniej jak uwielbienie wygląda. Nie? Hmm. Takie. I później wracaliśmy do, na, na, do siebie. Ja nawet z niektórymi e, protestanckimi mówcami konferencyjnymi pytałem: A ja jestem katolikiem, jak myślisz, czy to jest ok, że tutaj, czy dalej dam radę. Niektórzy mówili, no, będzie trudno, ale chyba dasz radę. Niektórzy mówili, że nie dasz rady, wychodź stamtąd. Tak jakby, z tego Babilonu. Tak, z, tak, z Babilonu, Tak, dokładnie tak mówili. Ja wiem, bo ja tak słyszałem. Tak, tak. tak. Więc ja z Babilonu się nie wybierałem. Ja mówiłem, Babilon będzie nawrócony i ale. upadnie, wiesz... państwo królestwo ciemności. Nie? Tak, a i, pa, I cały ten babilon upadnie na twarz i wyzna Jezusa swoim panem. Spodem. Także w ogóle mnie to nie, jakby nie bałem się tego, ale parafianom, księżom, niektórym tam ludziom to się nie podobało, że to, mhm. to robię i upatrywali w tym, że chcę jakby wyprowadzić grupę z Kościoła katolickiego, co w ogóle w moim. Nigdy tego pomysłu nie miałem. A to były już czasy, kiedy te sytuacje się zdarzały w Polsce wcześniej? Bo ja tak dobrze tej historii nie znam, żeby lata mhm, stawić. Natomiast taka. ja dzisiaj wiem, dzisiaj wiem, że są biskupi w Polsce, którzy mają takie historie za sobą. One były trudne dla jednej i drugiej strony. Tak. Natomiast wtedy już też tak było? Były takie już sytuacje. Były Jakoś to wszystko odbywało się w, tym, w podobnym czasie, że mhm. nasza wspólnota i inne wspólnoty po całej Polsce Bóg się poruszał suwerennie i był ten ogień przebudzenia w różnych miastach. I Kiedy zaczęły się wyrzucenia, to to jakoś bardzo podobne. Tak, takie mhm. wrażenie, że to był niemalże taki odgórny y, prykaz. Taki mhm. wiesz, rozkaz, że wszystkich trzeba specyfikować. Takie wrażenie, bo Zbyt dużo tych wspólnot było wyrzuconych wtedy z katolickiego kościoła, między innymi nasze. Jak to wyglądało? E... Zaczęło się od mówienia, że nie jesteście katolikami, że tak się nie robi, że to nie jest katolickie? E... W naszym przypadku tak, mówiono, że to nie jest katolickie. E... Zaprowadzano nas przed księży że... i kazano nam odmawiać różaniec na przykład. Mhm. I jakby, jako sprawdzian, czy piana nam nie będzie z ust wychodziła. jeżeli jesteście katolikami, to udowodnijcie, odmówcie tak, na nic. przykład. tak. Mm -hmm. I robiliśmy to. Z <noise> miłości do kościoła. Tak, tak, z miłości do kościoła. to nam, jakby wiedzieliśmy, że to nam jakby nie umrzemy, jeśli to zrobimy. E, później... Ale poczekaj, tak zatrzymując się na... Mm. Miałeś e, duchowość maryjną w sobie wtedy? Nie, nie, nie bardzo. Ona mi trochę jakby nie pasowała za bardzo. Jak, jak wtedy już taki byłem wierzący w Jezusa tak chrystocentrycznie mhm. trochę nie widziałem, gdzie to przykleić za bardzo. Nie byłem anty, nie zwalczałem tego wszystkiego, ale mimo wszystko widziałem już wtedy na swój taki chłopski rozum, na tych początkach takiego przebudzenia, że... Najważniejsze jest Jezus. Amen, ale... tego jeszcze... Tak notabene to prawidłowa katolicka Pran. Maryjność dokładnie to mówi. Tak, no katolicki kościół, katechizm kościoła katolickiego o tym mówi, że A. kult Maryjny do zbawienia nie jest konieczny, że to jest mhm. pobożność ludowa tak zwana, która nie jest w ogóle konieczna do praktykowania. Mhm. Ale tak nie jest w rzeczywistości, że jest kościół, jakby parafie są niemalże zmuszane do tego no, to, że są nabożeństwa, na które ludzie chodzą, maryjne różne. Tak? To gdzieś tam bardzo z kultury też wynika. I... A to nie tylko chodzi o maryjność. U... Znaczy, ta, nie W ogóle ta. taka bo, no był taki kościół przez lata, był kościół, y, który się tak jakby jednoczył wokół nabożeństw. Nie? i tak mhm. jakby Ta religijność to była taka religijność nabożeństwowa. Nie? Tak. Teraz się coraz więcej o tym mówi, przynajmniej ja słyszę w, y, w mediach y, od świeckich czy od księży, tak. Że tak jakby no ta, ta pobożność taka, ona już w XXI wieku nie wystarcza. Nie wtedy jeszcze wystarczała. Tak. No tak jest. No zmienia się ten świat. Zmienia się, tak. Eee, no i nas pom były pomówienia, oskarżenia, jakieś wysysane z palca. Totalnie, takie po prostu plotkowanie mm. nagle zaczęło rodzić się, i to się skończyło tym, że. Proboszcz, gdzie to się wszystko odbywało, on był przyjacielem Glempa. To jest prymas ówczesny, z którym razem byli na, na jednym roku w ogóle w seminarium. I on tam razem się, mi któryś z dziekan, dziekan mój na studiach powiedział, że telefon był od Glempa, żeby mm -hmm. ciebie wywalić ze studiów ostatecznie. No i wywalili mnie ze studiów. Później ja złożyłem... Ale był jakiś powód? No właśnie powód... No bo pewnie dostałeś pismo, tak? że już jesteś skreślony z listy studentów. Tak, powód był taki, że w zimowej sesji na piątym roku musiałem zaliczyć ostatni egzamin. To się robiło tak wtedy, że się po prostu umawiało z wykładowcami i się szło do nich, gdzie oni mieszkali. I w tamtym przypadku miałem zdać egzamin z Nowego Testamentu, księdza z parafii Świętego Krzyża, tego znanego Kościoła w Warszawie, mhm. Święty Krzyż, taki na, mhm. na krakowskim przedmieściu, o ile pamiętam. I z nim się umówiłem. On poprosił mnie przyjść w ostatni dzień sesji o 19 na ten egzamin. Postawiłem mi czwórkę z egzamin i de facto przyniosłem indeks do żeby postawić Świetne. sobie do dziekanatu po sesji, bo to był ostatni wieczór. A. I w dziekanacie powiedzieli, ale proszę pana, wczoraj był ostatni ten. Nie może, pan jest już skreślony z listy studentów. E, jakby mm -hmm. <laughs> i ja później, chyba ksiądz też był świadom tego, że umówił się ze mną na dziewiętnastą, żebym już nie zdążył. No, bo inaczej sobie, bo nie, nie, nie mogę sobie tego jakby inaczej wytłumaczyć, więc wykreślić... Czy z nim tak jakby relacje, miałeś jakąś taką relację w ogóle też w, w posłudze, w misji z tym egzaminatorem? Nie, nie. Tak jakby... to, to był zwyczajny ksiądz profesor, który, po który był... Po no, tego i tego dnia o 19? Bo tak się, tak się robiło wtedy na, na tamtych studiach, że często... mogłeś z nim tak jakby wybrać inny termin, czy miałeś zaproponowany m... termin i zazwyczaj mogło się, mówiło się, że akurat nie mogę, czy możemy to przenieść. Zazwyczaj tak było, ale nie tym razem. Ech. Tym razem było jakby, że, że nie miałem wyboru za bardzo, że musiałem przyjść i zazwyczaj tak było, że bywało tak, że się zdawał egzamin tego dnia Ech. na przykład, a, a ponieważ data, podpis księdza był ostatnio w, w sesji, to to już zazwyczaj nie było problemów w, w dziekanacie, bo wiedzieli, że aha, był podpis sesji i tam jakby podbijało się te indeksy. Więc to nie, też dla mnie to nie było jakimś wielkim kłopotem, że no tak. przyjdę tak jutro czy pojutrze nawet. Przyszedłem najszybciej jak się dało i mi powiedzieli, że już jestem skreślony. Ja mówię, jak to? Przecież tak nie robicie tutaj, nie, tak jakby 5, 5, od pięciu lat studiuję i już wszystko wiedziałem. Dodatkowo ja byłem już po egzaminie ex universa teologia. To jest egzamin, który nas na teologii katolickiej jest egzaminem, który potwierdza, że ktoś już jest teologiem katolickim, że, koś, że egzamin przez czterema grupami profesorów, księży, mhm. którzy jakby słuchają i oceniają czy rzeczywiście mówisz jako teolog katolicki? Każde pytanie mogą zadać. Mhm. Cztery egzaminy, cztery komisje, każde pytanie dogmatyczne, biblistyczne, e, teologia moralna, każde. Mhm. Więc to, to na, na taki egzamin nawet nie da się przygotować na zasadzie wkuć, mhm. jak to e, mówią. E, o, stu o, o studentach, także że kurczę, jutro mam z japońskiego egzamin. Muszę szybko wkurć, szybko się siada w kuwa, w później przychodzi rano, zaczyna odpowiadać na pytania, a, a, a profesor mówi, proszę pana, ale to jest chiński. Oh! No, Pomylił się tak. <śpiewa> Więc <noise> takie jakby stu, stu studenckie życie tak wygląda. Ale tutaj jakby na tym ex universa egzaminie to nie, nie dałoby się Oni tak. Generalnie oceniają wtedy wypadkową tego, co już było przystępnie. Tak lat. I, i widzą, czy już jest człowiek w ukształcony mózg, mhm. tak, który prawidłowo odpowie na, na takie zagadnienie podstawowe. Bo... Ja wiem, o czym ty mówisz, bo ja um. my mamy księdza Sławka Pawłowskiego, który... No jest naukowcem mhm. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moja mama jest doktorem teologii. Przychodzą do nas profesorowie z Kulu, ostatnio z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Mhm. Ja zawsze, jak z nim siadam, to ja ich tak szanuję za sposób, w jaki oni się wypowiadają, że oni nie, nie używają takich słów, skrótów myślowych, jak ja nie. Tylko pewne rzeczy mają pewne nazwy i oni zawsze ich używają. Nie? Tak. To jest dla mnie w ogóle niesamowite, bo to jest takie precyzyjne, takie tak, obrazowe tak, od tak. razu, nie, że tak. ja mam zawsze taki komfort w zapytaniu księdza Sławka na przykład, o jakieś pytanie teologiczne, bo jak rozmawiam z kolegą, kto nie jest po teologii, mm -hmm. może nawet dużo wiedzieć. nie, To tak jakby gdzieś ta komunikacja jest nieprecyzyjna, nie. Mm -hmm. teologowie są tacy tak. ksiądz. Tak, że tam. Że niedawno na kazaniu powiedziałem, był akurat profesor teologii na moim Kazaniu w Kościele i powiedziałem coś takiego, że mówiąc o śmierci Jezusa na krzyżu, powiedziałem, że Bóg umarł na krzyżu. Jakby taki skrót myślowy, mhm. który ona, ona później mówię, mmm, mhm. tak się nie mówi. Ja mówię, wiem, że tak się nie mówi, ale Jezus był Bogiem czy nie? Nie jesteśmy nauczeni. Tak, no był, tak i tak dalej. Więc rzeczywiście m, m, precyzyjnie są. A, czyli powiedz mi, spodziewałeś się tego w ogóle? Że taki będzie... W sensie to był taki czas, że cię wyrzucą, nie? To był taki czas, że tak jakby no, oczekiwałeś, że coś będzie, czy cię to w ogóle... Gdzieś tam czułem, mhm. bo rok wcześniej mi dziekan powiedział, że uważaj, bo zaczęli na ciebie tutaj polować jakby. Mhm. Uważaj, uważaj. No, ja nie wiedziałem jak to... Mianowicie chodziło o to, żebym nie prowadził żadnych spotkań. Mhm. A ja... Jakby dalej spotykałem się na modlitwach mhm. z ludźmi. Myślałem, dlaczego, czemu nie niby? No i to ponoć stało się takim... Ale nie, nie myślałem, że aż tak daleko się posuną, bo na przykład wtedy na ATK wczesnym, bo wtedy to się nazywała Akademia Teologii Katolickiej, było tak, że ktoś się przyznawał ze studentów ogólnie, z innych, nie teologicznych wykładów, ktoś mówił, że jest satanistą na przykład. Mhm. No jak sataniści mogą studiować. studiować, to taki sympatyk protestantów chyba też darują. Nie dość, że nie sympatyk? W sensie, że Co? znałeś się. No. A okazało się, że przepraszam, że to zadziałało w moim przypadku, jak ten kawał kolejny, gdzie siostra zakonna pyta: dzieci, kim chcecie być? I Każdy tam opowiada, opowiada i dziewczynka jedna wstaje i mówi: a Ja chcę być prostytutką. A, Co? Kim? Prostytutką. I. Ona tak, fuh, siostry z ukońmy, pocha. Boże, usłyszałam, że protestantką. No no, no, no. I co dalej się stało? Dalej się stało, że, że chyba woleli, żebym był prostytutką niż protestantem. Łukasz, Łukasz się nada, nie jest Tak. Wyrzucili, ja podałem papier, że prośba o rozpatrzenie tego i tak dalej, więc zwołali. W w mojej, znaczy dla, w mojej intencji, dla mnie, zwołali komisję dyscyplinarną siedmiu księży i dwóch studentów, tam chyba w tej komisji musiał być. E, ten, z obrady prowadził ksiądz, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego. Mhm. Przyszedł w, w mundurze, bo był też wojskowym kapelanem więc w mundurze oficerskim koloratka wyglądało to wszystko bardzo groźnie. Ja po prostu musiałem się bronić i mi mówili ponoć uzdrawiasz ludzi. Ja mówię to nie ja. Ja się modlę, a Bóg jestem ich... Tak, Jestem niewinny. To nie ja. Tak, to nie ja. Jestem uzdrowicielem. I jakieś tam inne pytanie. Próbowałem się bronić na swój sposób, Coś tam, zwracałem się do księży, tam siedział ksiądz, biblista. Jedyny, mówię, proszę księdza, ale w Biblii jest napisane, że mm, ręce na chorych będziecie kłasie będą uzdrowieni, więc to robiłem. Przecież ksiądz, jak biblista, wie. On po prostu siedział i patrzył się w ten, w biurko i milczał, jakby nic nie odpowiadał. Więc poproszono mnie wyjść i za chwilę zaproszono mnie znowu z powrotem, po te rozmowy trwały z godzinę jakoś tak. Nawet moja mama przyjechała zmartwiona, hmm, co to będzie, co to będzie. No i powiedzieli, że niestety podtrzymał skreślenie z, listu, z listy studentów. I, tak, hmm. i wtedy jeszcze no, zaczęliśmy szukać, co dalej robić ze swoim życiem. i hmm. Tak się skończyło jakby mój katolicyzm. Nie chciałam tego w ten sposób kończyć, ale oni sami mnie skończyli jakby w ten sposób. Czyli tak naprawdę w kościele katolickim, gdzieś tam w tych kręgach warszawskich to nie bardzo chyba mogłeś coś zrobić dalej, nie? Tak, bo oni rozesłali po wszystkich... Po pierwsze w kilku gazetach na, napisali, były napisane artykuły. Wtedy ówczesna gazeta Życie w Warszawie. Ży, życie, redaktor Wołek założył taką gazetę znaną na tamten, w tamtym momencie na, w Polsce, mhm. więc opisali historię o mnie w dość taki kłamliwy sposób, o rzeczach, których nie robiłem to tam. To było katolickie pismo? To było nie, to było to świeckie pisma. Był tak. To była gazeta, która powstała chyba jako alternatywa dla gazety wyborczej. Mhm. Jakby bardziej postanowili być bardziej prawicową, mhm. wyborczą, niby taka nie aż tak poszła, a oni chcieli mhm. chyba tak sobie gdybam teraz. To była taka świecka gazeta. A poza tym w kilku gazetach w Radiu Józef usłyszałem o sobie wykład, to jest takie warszawskie radio katolickie, gdzie ktoś dzwoni do mnie, pasorze, pasorze, włącz. Nie, nie pasorze, Andrzejew, że to wtedy jeszcze nie, nie było. Że włącz radio, włącz radio, w Radio Józef. Ja mówię, gdzie to szukasz w ogóle? Ja jakby nie słucham Radio Józef na co, na co dzień, żeby. A nie, to już byłem parę lat. Tak, od paru lat pastorem byłem i oni wciąż ten temat mm. y, żył w pośród nich. Włączam radio i co usłyszałem na własne uszy, ktoś opowiadał o mnie, że y, mam willę pod Warszawą z basenem. Y, mam. A to jeszcze po biedy ja powiedziałem, chwa Bogu, niech będzie. Mówię, <laughs> tak. Niech mieszają dalej. A, a mieszkałem na Mokotowie na taką bardziej, bardzo hałaśliwą ulicą, że spać się nie dawało w małym mieszkanku. I oni o Willę, mówię, okej, okay, jeśli dla nich to jest willa. Nawet że później ten głos pani jakaś opowiadała. I że dziewięć dziewczyn poszło ze mną ze Wspólnoty Katolickiej. I wszystkie one są ze mną w takim stosunku, no nie powiem jakim, sami państwo pomyślcie, Nic co to. Nie powiedziałam, ale. Tak, tak, ale powiedziałam, mm. dziewięć nałożnic normalnych. Po mm. prostu ja słuchałem i nie wierzyłem, że. że... Dla mnie wtedy kaplicy się pogrążał coraz głębiej, że to po prostu mi to wyglądało na jakąś. Coraz bardziej to widziałem, jakby taką klikę, ludzie, którzy. Dbają tylko o swój biznes, jakby o swój hmm. interes. Niestety takie wrażenie było, bo no mogliby z tego radiu Józef zadzwonić do mnie i spytać Andrzeju, to to czy tak było, tak jakby porozmawiać. I, I czy rzeczywiście masz willę? Mógłbym ich zaprosić, dziennikarzy radia i powiedzieć pokażę wam moją willę. <laughs> Wtedy już y, miałem dziecko urodzone chyba na drugie. Hmm. No. Powiedzmy w tych czasach, kiedy zostałeś wyrzucony z y, uniwersytetu, znałeś się już z mają? Tak, to już, już. Tak, to był. E, już byliśmy od roku małżeństwem. Małżeństwem żyć. Czyli ty ta... ty wyszedłeś jeszcze w międzyczasie z tej drogi na księdza? E, nie, bo księża grecko katolicy mogą mieć rzędu. żony okay. i, 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 i biskup. Biskup też na to daje zazwyczaj zgodę. Mhm. Więc ja u biskupa byłem, rozmawiałem z mają, byliśmy w Kijowie u, u biskupa. Eee, I ona też, ona jako Warszawianka, Polka, wychowana w tradycji rzymskokatolickiej, też musiała się zgodzić i chcieć. I chciała. Mhm. Ogólnie my nawet pobieraliśmy się w, w kościele grecko-katolickim, w obrządku wschodnim. Eee, Także pobraliśmy Jesteś się. Praktyczny komenista? Tak. Okształcony rzymsko katolik. Tak. Później Nie, żona ochrzczona. Żona rzymskim, ale ja byłem też oszczony przez rzymsko katolickiego księdza, ponieważ wtedy kiedy wtedy kościół grecko katolicki był zakazany, to hmm. jakby pod komuną ja jakby uwierzyłem, jak jeszcze komuna była i za czasów komuny ten kościół był zakazany i mhm. wszyscy Ukraińcy, grecko-katolicy chodzili do kościołów rzymsko-katolickich, mhm. wtedy w obwodzie lwowskim mhm. i wszystkie kościoły rzymsko-katolickie w obwodzie lwowskim, na przykład wszystkie nabożeństwa były po polsku. Mhm. Nie wolno im było spróbować tego w innym, każdym innym języku, bo mhm. tak jakby dla mniejszości, religijny ten kościół rzymskokatolicki w Ukrainie istniał, więc... E, Czyli to i tak była furtka, żeby to robić. Tak i, 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 i zawsze było widać jakby w całym, na, na tych nabożeństwach często, mszach rzymskokatolickich, za czasów jeszcze komuny w Lwowie i w, w okolicach, to w Lwowie, w Samborze i w Stryju były w mojej okolicy ja jestem z więc w tych trzech miejscowościach te mszy się odbywały i zawsze można było zobaczyć ile jest Polaków, ile Ukraińców na, na bożeństwie, bo Ukraińcy się żegnali tak jakby po prawosławnemu, inaczej, w inną stronę i, i trzema palcami. I, ale jednocześnie wszyscy ci Ukraińcy, którzy chodzili, no modlili się po polsku. To jakby ja też musiałem się nauczyć i ksiądz nim mnie ochrzcił, to modlitwy mu recytowałem, musiałem recytować A to, po to polsku. Po ty nie byłeś ochrzczony jako dziecko. Nie, jako tak, jako dorosły. A to była taka praktyka wtedy tam? Czy, nie. Czy ty się nawróciłeś jeszcze w międzyczasie? Ja się jakby tak, nawróciłem się yy, mając około. Tak, o, 18 lat, będąc w wojsku, zacząłem szukać Boga. A dzisiaj to nazywasz jako nowonarodzenie, czy jako nawrócenie? W sensie to jest dzień, w którym spotkałeś Jezusa? Czy Chyba nie. Jeszcze nie? Hmm. Ale to, no właśnie, nie. Hmm. Uwierzyłem w Boga i zacząłem Go szukać. Mhm. Czytałem, czy na, na przykład jak dostałem swoją pierwszą Biblię, ona mnie bardzo dotykało, Nowy Testament. Mhm. Czytałem i to mnie... Jakoś grzało. Mhm. To było jakieś takim bardzo ciekawym przeżyciem. Nie rozumiałem, co czytam. Czasami rozumiałem, czasami nie. Bóg ubodzy w duchu, albo coś tam, wow. czytam myślę takie tak. Głębokie. To jest głębokie. To jest, fa to jest boskie, bo nic nie rozumiem. No. Tak. <laughs> Taka transcendencja. Nie? Tak, tak, tak. No właśnie. A narodzenie takie autentyczne, jak przyszło później kiedyś świadomie. Eee, przybliżyłem się do Jezusa i Jezusa wyznałem jako tego Zbawiciela. Czy chrztem, czy po Długo pochrzcie. W Polsce już? Eee, najpierw na Ukrainie, w Polsce to powtórzyłem. To, o, kilka razy to robiłem, aż to zaskoczyło. <laughs> I nie wiem dokładnie w którym momencie to tak naprawdę. Eee... Do dzisiaj to robimy, nie? No tak. tak Poniekąd tak, aczkolwiek musi być ten pierwszy raz, kiedy ktoś świadomie wyznaje Jezusa, hmm. wierzy w Jezusa tak, tak, tak świadomie. Nie? Hmm. Musi być ten moment. No jak to się stało, że wy zdecydowaliście się wyjść z Kościoła Katolickiego? Czy w sumie, e... właśnie pytanie, czy ty zostałeś, no bo zostałeś wyrzucony na razie, z tego co słyszałem, z uczelni. Nie? Mm -hmm. Jakby, czy byście zostali wyrzuceni z kościoła? Czy, czy poproszono, poproszono nas, mnie przede wszystkim, żebym już nie przychodził na nabożeństwa e, wspólnoty tej, mm -hmm. tu, w której głosiłem i do parafii tej. Mm -hmm. Że po prostu z, zakaz... To, to był ksiądz Probosz, czy w ogóle jeszcze wyżej? E, o, o, to przekazywał opiekun ksiądz Marek, mm -hmm. e, o, o, w, wikariusz chyba, on wtedy wikariuszem był. On przekazywał decyzję proboszcza, no i przekazywał tak już bardzo na chłodno, tak na zasadzie, wcześniej to ja u niego nawet nocowałem, jak na przykład za późno nabożeństwo się skończyło, tak. to spałem u niego w, na plebanii, a teraz nawet jakby nie wpuścił na, na próg, tak otworzył drzwi, tylko w progu stąd więc mówię, proszę już więcej tutaj nie przychodzić, tak. zakaz taki, zakaz taki, powiem ja wszystkie zakazy i zamknął drzwi. A na koniec dodał: Jeśli się zjawisz y, na terenie parafii, wezwijmy policję. No i tak się skończyło. A po wszystkich, jakby, y, parafiach y, na Mazowszu, na pewno w Warszawie, y, rozesłali moje zdjęcie, imię, nazwisko: Uważajcie na tego pana, nie pozwalajcie mu w ogóle nic robić w waszych parafiach. Czy tak totalnie, tak odcięli? Mazowieckim. Tak, zamknęli drogę na całego, mm. totalnie. No i faktycznie, no wprost, to nie było moje decyzje, po prostu wyrzucili. Wtedy, mm. kiedy już to zostało w ten sposób rozegrane, to ja zacząłem myśleć, co dalej. Mm. E... Czy ja sobie wyobrażam, że to jest właśnie takie… Czy znaczy, ja nie wiem jak wtedy było, nie ja byłem wtedy w przedszkolu, nie? To były na pewno inne czasy. Nie? Tak. Ktoś wtedy rozesłał twoje zdjęcie do wszystkich parafii, to wyobrażam sobie, że był zdeterminowany. Nie? Tak, tak. Dzisiaj wydaje mi się to trudne. Nie wiem, czy to wtedy było łatwe. Może to był standard. Natomiast <grym> no, jest mi trudno to słuchać, bo ktoś ci może powiedzieć, że cię nie wyrzucili. Nadal byłeś katolikiem. Nie? No Prawnie tak. rzecz biorąc. No tak, tak. Ale z drugiej strony no ja jestem katolikiem. Nie było ekskomunikę, jakby mi ogłoszony, nie, no, wiadomo, tak. tak nie. Więc byłem taki katolikiem, który nic. W sensie, z... tak jakby no... Chodź sobie nam, gdzieś tam. Pojawia się w moim sercu to... pytanie, jeżeli byłeś katolikiem, to tak jakby... To co to znaczy, że byłeś katolikiem? Nie? Jakby wcześniej ci mówili, jak jesteś katolikiem, to mów z nami, Różaniec, nie? Bo tak jakby to pytanie dzisiaj, mm -hmm. 2022 rok, jest dla mnie aktualne, dla wielu moich przyjaciół jest aktualne, nie? Co to w ogóle znaczy, że my jesteśmy katolikami? Nie? Bo ktoś powie, że odmawiacie Różaniec. No ale jak nie odmawiamy, to też możemy być. Nie? Że chodzicie na Eucharystię. Są ludzie, którzy nie mogą chodzić. Mm -hmm. Są. Nie? Tak. I tak jakby jest ileś tam takich rzeczy, które. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest bycie katolikiem. Nie? I teraz sobie myślę tak, że oficjalnie pewnie ktoś by powiedział, że nie zostajesz wyrzucony z Kościoła. Tak. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, że miałeś zamknięte drzwi do wszystkich parafii, jeżeli miałeś zamknięte drzwi do wspólnot, nie bardzo się chcieli z Tobą modlić. To zdjęcie było gdzieś tam rozesłane, że uważajcie, tak z mojego punktu widzenia, mhm. nikt nie musiał Cię wyrzucać, żeby Cię wyrzucić. Nie? Ale oni wtedy tak praktykowali. Mhm. I yy, tak będąc trochę byznany z historią Kościoła katolickiego, to to chyba była. Kościół katolicki przez tysiące lat wypracował sobie jakąś e, sposób. sposób na działanie. I, znaczy, tak. bo Edward śpiesznie. Tak. E, oni mieli inaczej. Oni w ogóle tam było wyczytane pismo, że już nie są. Nie? Mm -hmm. tam w ogóle. Zostawmy to. Bardzo dziękuję, że się to podzieliłeś ty. A może w moim przypadku też było czytanie pismo, tylko ja później już przestałem się interesować, co tam robią. <śledzianie> no i nawet też w komentarzu wpisze, jak coś słyszał. No i założyście kościół mhm. y, i on się rozwijał. Tak. Dosyć dużo. Miałeś takie zranienia, zgłuszkniałeś po tej całej sytuacji? Hmm. Jak w ogóle ty z tym, jak ty to przeżyłeś, nie? No bo to tak jakby, no jest pewien pewnego rodzaju końc świata, nie? No jest, jest, bo, bo, studiowałem, musiałem jakby ułożyć na studia, Moja mama mi pomagała. Hmm. Gdzieś tam dorabiałem korki różne jakieś, robiłem... Płaciłeś za studia, tak? Tak, ja płaciłem za studia, to nie było... Czyli to było też uderzenie w takie ek ek ekonomiczne, okay. że inwestycje, w którą, tak wiesz, 5 lat inwestujesz, płacisz za wszystko i później raptem w taki sposób. No postąpili... Kościół kodycki postąpił jak bandyci. Hmm. To, to były takie naskok taki rabunkowy, ja bym hmm. powiedział. Wtedy tak odczuwałem. Jeszcze ja teraz tak o tym rozmyślam, no to to był rabunek. Yy, czy oni dla mnie zaczęli być bandą hmm. rabusów, którzy po prostu w ogóle ich, jakby człowiek nie obchodzi ich, człowiek nie interesuje. Yy, Zgłosznień nie było, yy, jakby wy Wybaczy, wybaczyłem, można tak powiedzieć. Tak. Nie, 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 nie byłem tam i choć. Chodzi... Oczywiście w kazaniach potrafiłem później w, w swojej wspólnocie zsieknąć, po, pojechać hmm. po Babilonie. Jakby, Ale trudno byłoby nie. Chciałeś to gdzieś po prostu. Tak, tak, tak. E, no, bo, no bo tak, kochałem Kościół katolicki, kochałem to wszystko. Chciałem być yy, po prostu przydatny. Mm. Ciebie wiesz, kasują. To, to takie... Mm, musiałem sobie przez lata jakoś to po, poradzić z tym. Wtedy, jak cię skreślili z listy uczniów, to masz 28 lat, tak? Czy to było jeszcze później? Czy 28 mm. lat, jak przyjechałeś? Ja się próbuję utożsamić na jakimś takim poziomie wiesz, dojrzałości człowieka, jak się przeżywa takie rzeczy. Skreślili mnie gdzieś w okolicach, kiedy miałem 29 albo 30 w lat. W swoim wieku, nie? No. A miałeś wsparcie w środowisku? Katolickim? Znaczy w ogóle, najbliższych, nie? W sensie, że. Mm. No ja na przykład wiesz, ja mam dużą rodzinę, nie? Już mam dzisiaj czwórkę dzieci. Nie, nie miałem wsparcia zbyt wielkiego. Yy. Trudności mieliśmy z rodziną mojej żony ówczesnej, która była tradycyjnie katolicka, i oni nie rozumieli, co się dzieje. Bardzo długo nie rozumieli. Myślę, że rzeczywiście jesteśmy jakąś straszną sektą, która tutaj nie, wi nie wiadomo, co wy 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 wyczynia. E... Trudne to powiedzieć. Ale powiem tak. Nie pamiętam, jakby ja nie miałem czasu na noszenie goryczy, hmm. bo Bóg od razu zaczął mnie używać w tym, jakby poza ścianami. Katolickimi. Jak y, powiedziałem tej wspólnocy, co tam 15 osób ze mną odeszło z Kościoła Katolickiego, powiedziałem, zakładamy Kościół, czyli też dołączamy się do y, istniejącej denominacji Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, bo to była Federacja Kościołów. Mi się to podobało, że będziemy mieli w pewnym sensie wolność, mm -hmm. e... ale wsparcie. A tak, i wsparcie, poza tym wtedy już było takie prawo, że żeby założyć w parafie wspólnotę, zbór kościół, to trzeba było mieć 100 członków i podpisanych. A nas było wtedy 15 osób. I, a to było możliwe tylko y, y, kiedy do, dołączamy do wspólnoty, więc zrobiliśmy... Gdyby było nas setkę, to byśmy może sami to zrobili, tak jak to zrobił Miecz Ducha w Kaliszu. Y -y. I wtedy y, odeszło z... Kościoła katolickiego 600 ponoć osób, o ile pamiętam. Więc oni nie mieli problem. A ja, ja do, dołączyłem... E, gdyby nie te kłamstwo, to nas by też... Bo wtedy wspólnota, kilkaset osób była katolicka, mm -hmm. e, którą prowadziłem na tej parafii. Więc... I kiedy zacząłem głosić tak już poza ścianami Kościoła katolickiego, raptem Kościół zaczął wzrastać. Po pierwszym roku nas było już 60 osób. Później... E, już statystyk nie pamiętam. Mm -hmm. coraz, więcej, coraz więcej, ogólnie e, ochrzciłym, później chrzciliśmy ludzi, to no, nawrócone, kto 500 osób ochrzciłem, później przestałem liczyć, tak. Mm -hmm. Więc e, to, był, to był ruch. E, nie tylko w Polsce, ale też za granicą ludzie do nas przejeżdżali. Dołączył do nas zespół 16. Były ten, który kiedyś jeździł na Eurowizję. Mm -hmm w imieniu Polski, to muzycy z tego zespołu stworzyli nam grupę uwielbienia. Ja ich uczyłem przez dwa lata zasad uwielbiania. Studiowaliśmy Pismo Święte i oni przez te nau nauki zaczęli tworzyć tę muzykę, która później zaczęła być grana w, w całej Polsce, w grupa kościołach. Grupa Tak, grupa Wilbienia. To są muzycy z Eurowizji. Tak. Ale jazda, tak. nie tak. wiedziałem. Tak. Wtedy, y, na, nie, nie pamiętam, czy wszyscy, ale jeden z nich czy dwóch z nich na pewno było na scenie Eurovision. I to oni właśnie tworzyli tę muzykę. Ja im wkładałem teologię, jak, o co chodzi, a oni wkładali mu muzykę i, i stąd to powstało. Później też dzięki tym muzykom powstał zespół hip-hopowy Elohim, który też grał hip-hop chrześcijański. Tu też jakby dzięki nim to zaistniało. I my. Były które lata, 2005? Jakoś tak, to już były 2000 lata i tych płyt my nagraliśmy wszystkich, wszystkich, to około dziewięciu takich znanych, które hip-hopowe, i, i takie uwielbieniowe. I, I tak Bóg zaczął po prostu używać i to tak rosło, rozwijało się, że ja w ogóle nie miałem czasu na tam noszenie gorzkich żali, tak? To w ogóle było już poza moją percepcją, bo cały czas widziałem działanie Boga. Wciąż były cuda, wciąż były uzdrowienia, nawrócenia, wzrost kościoła. To widzieliśmy dalej ruch Ducha Świętego. Aczkolwiek okazało się, że w protestantyzmie to zaczę... było trudniejsze nawet niż w katolicyzmie. Dużo o tym można... 50% Polaków katolików. Tak, a, tak, ale jeszcze coś takiego powiem, że w protestantyzmie jest bardzo dużo takiego podejścia, że pastor to, to taki brat wierze, czasem go można słuchać, tak. czasem można może nie słuchać, więc tam I, i to niestety rodzi taką, nie do końca to jest ok, że to nie zawsze ludzie w ten sposób mogą przyjmować dar, który działa przez ciebie. Tak? Ja czytałem twój wpis po konferencji już czas. Aha. Bardzo mi się podobało takie okay. zdanie, które tam wpisałeś. Nie wiem, czy prawidłowo je przytoczę, bo nie zapisałem sobie. Powiedziałaś coś takiego w tym wpisie, że atmosfera była niesamowita. Czułeś się jak na ustawce, że ludzie do ciebie podchodzili, mówili ci, że cię słuchają, że cię szanują, że dziękują. I napisałeś, że to była niesamowita atmosfera wdzięczności, docenienia mhm. i takiego ciepła. Całkowicie inna niż w kościele protestanckim, w którym ludzie bezpodstawnie oceniają cię i wytykają błędy. Mhm. Myślę. To on, już, to on musi nadal być katolikiem, jak mówi, że w jego kościele ludzie bezpodstawnie oceniają i nie ma atmosfery ciepła. Wiesz, dążę do tego, że ym, ja. A ja to napisałem nie o swoim też kościele, moim zboże, tak zwanym, nie, tylko w sensie, ogólnie. O, o, tak. Nie, tak, nie tak, oczywiście. Tak, ja, ja, ja to źle wypowiedziałem. Napisałeś to bardzo precyzyjnie. Ale, tam, tak, tak, że w środowiskach niekatolickich yy, jest inaczej. Teraz tak. ja to czytam i moja historia jest taka, że ja się dowiedziałem o istnieniu protestantów, że mhm. jest w ogóle, nawet nie to, że zbawienie poza kościołem katolickim, Mm. ale że w ogóle istnieją ludzie, którzy Biblię czytają i Jezusa znają poza Kościołem katolickim, że można znać Jezusa i nie być katolikiem, jak miałem 16 czy 17 lat. Nie? Mm -hmm. Ja sobie od tamtego czasu, ja byłem w szoku w ogóle. nie? Ktoś mi powiedział, że ale ja nie jestem katolikiem. Mm -hmm. Jak to nie jesteś katolikiem? No nie, nie jestem katolikiem. A co to znaczy, że nie jesteś? No przecież o, uwielbiamy razem. tak? No, jak możesz nie być katolikiem? Mm -hmm. Tylko katolicy się modlą, nie? I po prostu zacząłem sobie to gdzieś obserwować, i po prostu patrzeć, jak to funkcjonuje. I tak jakby wniosek, który ja mam po dzisiaj 16 latach jest taki, że to nie buduje niczego, że ludzie zmieniają denominacje. Bo w każdej denominacji jest to samo. Mhm. Jakby w tym na dużą skalę jest ten problem, w tym na tak. dużą skalę jest tam ten problem, a w tym na dużą skalę jest taki. Nie? I, I z drugiej strony nie znam denominacji, która urosła tak, na tak dużą skalę, że można ją w jakiś sposób porównać do katolickiego albo na przykład do środowiska katolickiego w województwie, nie? Mhm. W której nie byłoby problemów, takich, o których my rozmawiamy, żebyś w katolickim nie? że tutaj po prostu się zamykanie ust, wyrzucenia, obgadywanie i takie tam, nie? Tak jakby z całej tej historii. Yy, ja słyszę, że to nie ma znaczenia, czy jesteś tutaj, czy tam. Ma znaczenie to, czy jesteśmy w tym razem. Mm -hmm. nie? Tak, że nie, tab nie tabliczka na drzwiach kościoła. Nie tabliczka na drzwiach. Tak, nie? tak, tak, jakby tak, tak. Ja jako, że jestem młody i nie jestem, nawet nie skończyłem pięć lat studiów, to ja nie, nie staję w szlanki do rozmów teologicznych. Mm -hmm. Natomiast nawet jeżeli mógłbym, bo w wielu rzeczach czuję się kompetentny i mógłbym dyskutować teologicznie między, wiesz, protestantami, mm -hmm. zielonoświątkowymi luteranami, co tak czasami robimy takie treningowe, tak jakby ja widzę, że profesorowie, doktorzy habilitowani, oni się nie mogą dogadać w niuansach, nie? Mm -hmm. To gdzie ja prosty chłopak, nie? Tak. Co ja będę komuś, wiesz, Biblię smarował po prostu, jak doktor z profesorem się nie może dogadać. To ja nawet nie pretenduję do tego, żeby ustalić. Ale oni przesadzają ci, profesorowie, już to już <noise> zrobili, próbują z, z duchowej rzeczywistości zrobić fizykę nuklearną jakąś. <noise> nie? To takie. Nie. Ale wiesz, ja rozmawiam tak, jakby. Bo, bo ja mam kontakt z teologią, ja mam kontakt właśnie przez księdza Sławka Pawłowskiego, który jest doktorem habilitowanym. Mhm. przez księdza Przemka Kantykę, który jest profesorem na kulu z ludźmi, którzy są zaangażowani w ekumeniczne dzieła i tak dalej i tak jakby, no, oni, oni mi tłumaczą niuanse, nie? I tak jakby my dochodzimy do tego momentu, że jak oni mi tłumaczą, że oni na przykład jadą do Stanów na konferencję i się spierają o jakiś aspekt, nie? Tak, tak jakby ten aspekt to Filioque. jest... Tak jakby, czy czy, czy czy ta Biblia jest wyższa niż szersza, czy wyższa niż szersza? Rozumiesz, nie? Co? 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 Mniej więcej jest. No słuchajcie, powiedzcie mi, ta Biblia jest wyższa niż szersza, czy wyższa niż szersza, nie? Ja nawet tak nie zrozumiałem, o co pytasz, ale niech ci będzie. No, okay. I po prostu ja tak jakby. W ogóle myśląc o ekumenizmie, o współpracy nie międzydenominacyjnej w ogóle w kościele, to tak jakby ja dzisiaj siedząc z Tobą tutaj, mnie nie do końca interesuje, czy chrzcicie dzieci, czy nie chrzcicie dzieci. No tak. Mnie nie do końca interesuje, czy. To, co wy robicie w niedzielę, to jest Eucharystia? Czy to jest wspomnienie Eucharystii? Czy to jest y, Eucharystia, ale nie nieuznana przez katolików, nie? Tak, jakby tak, tak. ja w te tematy w ogóle nie idę, mhm. bo ludzie idą do piekła. Tak, ludzie tak. idą do piekła. Nie? nie ma sensu. czasu. I, I po prostu to, co wiesz, ja usłyszałem w Twoich słów nie. kiedyś, nie? że Warszawa by się nawróciła, to tak jakby mnie nie interesuje. Tak, mnie tak. nie interesuje te, te drobności. Jakie są różnice. Nie? Ludzie idą do piekła, ludzie potrzebują zbaw zbawienia. Mm -hmm. To co napisałeś też w tym wpisie, nie? że brakowało tak. ci 45-minutowego głoszenia Ewangelii, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Tak, nie? To jest tak. I po prostu jakoś my jesteśmy w takim miejscu, w którym w Armii Dzieci, nie? Mhm. W którym my naprawdę szukamy ludzi, którzy widzą to, że ludzie idą do piekła, mhm. że Bóg ma plan i to naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś luteranem, czy baptystą, czy katolikiem, rzymskim, greckim, czy prawosławnym. Wiesz co, wielu by protestantów cię by zaraz zamordowało o, w ogóle to wszystko. Katolików, prawosławnych. Tak, tak. Ale za słowo ekumenia, ekumenizm, że w protestanckim środowisku w niektórych Kręgach to słowo brzmi jako belga, hmm. że ekumenista to znaczy, że sługa diabła, hmm. bo niby wierzą, że to jest, modlą się do wszystkich, do wszystkich bogów hmm. i tak dalej. I jakby w ten sposób to odbierają. Wiadomo, w ogóle tak przy okazji powiem, że ruch ekumeniczny powstał w środowisku protestanckim że to pastor, patrząc mm -hmm. na mnogość denominacji protestanckich, powiedział: To jest, panowie, nie halo. Mm -hmm. tak musimy zorganizować jakiś ruch, żeby nas wszystkich jakoś zjednoczyć w jedno ciało, a nie mm -hmm. tak, że, że, y my tu, my tu. że cała masa różnych małych, większych y denominacji i sobie się cieszymy wolnością. Tylko chodźcie razem, zorganizujmy się, żeby być jednym głosem dla tego świata. Ogólnie szczytny cel. Tak. tak naprawdę. A już później Kościół Katolicki patrzył na to, tak myślę, co to, co to oni tam robią, co to robią i później długo to krytykował, Kościół Katolicki i papieże i później dopiero postanowił dołączyć do ruchu ekumenicznego. I tak naprawdę wielu ludzi tego nie rozumieją, że to był fajny cel, no bo dobrze jest połączyć się różnym tym, tym i tym, a nie tak sobie żyć tak Sami sobie rzepkę skrobią. Hmm. A, 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 jakoś tak. A, w kupie siła, nie? W, w, w jedności tak. Siła. tak Jest no Biblia mówi, że jest moc w jedności. Nie tak. Tak. No tak. I tu, a i tutaj, i tutaj jakby yy, chodzi też, yy, ktoś powie, o byłeś na komenicznym spotkaniu. Zaprosili mnie i to nie zapraszali na ekumeniczne spotkanie, tylko spotkanie właśnie charyzmatycznych, wierzących. To jest w ogóle co innego. Tam nie było ani muzułman ani jakichś innych. Nie... No to już jest bardziej mi międzyreligijne. Tak, to... tak. No ale widzisz, przepraszam, tym razem ja wchodzę w niuanse. Mhm. Ale to, no właśnie, co, czym jest? Ja w ogóle ja, ja nie mówię o ekumenizmie, ja zawsze jak mówię o jedności chrześcijan. To dla mnie taki poświęcony człowiek Jezusowi, no tak, jak wy chociażby tutaj, to jak zachowujecie się, mówicie, to czasem jesteście bliscy niż jakikolwiek inny brat, który się mieni protestantem, który dawno już Jezus dla niego jest nikim, jest mm. tylko jakby dodatkiem do, do modlitwy, a jest trzecim, piątym pokoleniu wierzącym protestanckim, mm. który po prostu chodzi do kościoła, bo, bo mama go tak nauczyła, a Boga w sercu nie ma. Ty też, te... też w tym nurcie teraz prowadzisz swój kościół, nie? Mhm. Żeby to już nie było na papierze, żeby to już nie było prawne, co do joty. Tak. Tylko żeby to była łaska. Żeby łaska wskazuje na Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem i w momencie, kiedy my dodajemy swoje wysiłki, swoje pomysły, swoje jakieś rzeczy, to Jezus chowa się za tym wszystkim. Budujemy mur. I staram się, chcę zobaczyć, żeby ludzie po prostu kochali Jezusa i zanurzali się w jego miłość, a nie w sposoby, w działania, jakieś takie rzeczy, tylko miłość Jezusa na pierwszym miejscu. Co Ci, co, co ci się stało? To takie fajne zdanie, często. Co Ci się stało? Tak, że tak odbiłeś o tym mówić. <laughs> e, w pewnym momencie czułem, że co by takiego robić, że jak prowadzić na przykład czwartkowe nabożeństwa? Mhm. Kurde. Dzisiaj czwartek ogólnie nie? nie? Co, co robić? I, I tak w sercu poczułem, że... wiesz, że to Duch święty, że... A studiuj list Rzymian po prostu w czwartkowe, tak? Bierz grekę, tłumacz parę wersetów i wykładaj tam, żeby rozumieć każdy werset w kontekście, tak jak leci. No trochę i zacząłem. Myślałem, że to będzie strasznie nudne, no bo charyzmatyczny kościół, gdzie najważniejsze jest aaa, fajnie pokrzyczeć o Jezusie i to jakby wystarcza. Zacząłem wykładać ten list do Rzymian i w, już w połowie pierwszego rozdziału zaczęło mi mocno zgrzytać, bo zobaczyłem coś, co było sprzeczne z ogólno, ogólnym pojmowaniem tego tematu Totalnie przez wszystkich moich przyjaciół i znajomych. Czyli mówisz, że będąc biblijnie wierzącym chrześcijaninem mm -hmm. zacząłeś czytać pismo i coś ci tam zgrztało. Tak. A to dlatego, ja teraz powiem, wielu popełnia ten sam błąd, bo ja byłem w tym błędzie, kiedy wszedłem w protestantyzm, wszedłem w ten błąd, który jest powszechny, Wyrywanie wszystkich tematów z kontekstu. Bierze się 3-4 wersety i na nich się buduje cała nauka. Hmm. To jest przeogromny błąd, bo w ten sposób rodzą się fałszywe nauczania, hmm. których w protestantyzmie jest cała masa. I w katolicyzmie też. też. Ale katolicyzm łatwiej jakby z tego wyjść, bo się. Często to po prostu wysane z palca rzeczy też się zdarzają, że bo jakaś tam święta to powiedziała, no to wierzymy w to. Ale wystarczy wziąć pismo i zawsze znajdzie jakoś... A tutaj jakby budowane jest na piśmie świętym i trudniej z tym walczyć, bo na każdy werset jest kontrowerset. I to jest, jest wykańcz wy, to, to wykańcza. Ta. I, i, i ja, mm, ja też byłem w takim nurcie, że po prostu brałem jedno zdanie i na przykład i głosiłem z niego. Że, że to jest ta jedyna z tego zdania. Mhm. I rodziło się całe kazanie, które wszyscy ale to moc Boża teraz się mhm. przejwiła w tym słowie. E, no ale czytając tak po kolei, po kolei dochodziło się do pewnych wniosków, które okazywało się, że w ogóle autor miał co innego na myśli niż to, co wszyscy głoszą. Mhm, no. I dla mnie to było takim zaskoczeniem, że ja przez dwa lata przeżyłem y, takie mentalne nawrócenie mhm. Zacząłem widzieć prawdę i co je pomyślałem? Kurczę, jeśli ja to, co teraz w czwartki głoszę już od dwóch, od dwóch lat, zacznę mówić w niedzielę w kościele, to będzie, roz, tak, odejdą. Ludzie zaczną odchodzić. Ba, bałem się tego momentu, ale w, w. Czyli w niedzielę, w czwartki była jakaś taka w cudzysłowie elitarna, bardziej chcąca tak, grupa, tak? Tak, I, i ona było coraz mniejsze, że <noise> jakby przychodziło już ostatecznie 7 osób jakby w porywach. tak? A ile miałeś wtedy ludzi w kościele? <noise> Około 200, hmm. jakoś tak, albo nawet więcej jakby Sala była na 300, 250-osobowe. Krzesła wszystkie były zajęte i ludzie chodzili w kratkę, czyli nie zawsze było 100%. Tak. Tylko część wtedy, część. Także można było śmiało powiedzieć, że tak do 300 osób sięgała ta wspólnota tamten moment. kiedy postanowiłem głosić już to, co zobaczyłem, to dzięki temu, że też zobaczyłem kościół w Singapurze, który głosi łaskę. Mm -hmm. I on cały czas wzrasta. To jest ten świętej pamięci pastor? Nie, nie, nie. nie to jest kościół Józefa Princa mm. w Singapurze, który po prostu w oparciu o łaskę głosi to. Bo jak usłyszałem jego dwa jego... Czy, czy kazanie, pomyślałem, kurczę. On mówi to samo, co ja zrozumiałam w Liście do Rzymian, czyli ja zrozumiałam, że teologia, która mi się objawiła w Liście do Rzymian, jest teologią tak zwanej Ewangelii łaski, jak niektórzy mówią. To jest nieprawidłowa nazwa. Też się tak, tak Tak, to jest kiepska, ale tak czasem używam tego słowa, żeby jakby określić mniej tak, więcej nurt, który tak naprawdę wskazuje na ważność, fundament czytany w kontekście i rozumiany i chrystocentryczny mm. bardzo mocno. Więc ja usłyszałem, że wow, ten gościu, a ja go wcześniej bardzo nie lubiłem, mm. ale teraz ten gościu mówi to samo, co mi się otworzyło. Ja przeczytałem jedną, jak którąś jego książkę, zobaczyłem, że jego kościół nas to wzrasta, rozwija się, jest jednym z takich większych azjatyckich kościołów. I to mi też dało takie odwagi, że... Ach, głoszę po prostu, bo też między innymi myślałem, no nie mogę już, ja chcę, i ja chcę hmm. głosić prawdę. Zacząłem głosić, po prostu zacząłem głosić prawdę. No i <laughs> miałem rację, że ludzie zaczęli się buntować, odchodzić, mówić, że mi odbiło, że głoszę. Takie trochę deja vu, nie? Tak, tak. Trochę... Przez teraz już nie ukradłem. Tak, po tak po teraz nie To tylko ubratę, proces, protestant. protestant. I to było wow. Znów jakby powtórka z rozrywki. Z rozrywki. To samo. Ale teraz cię nie wyrzucą, bo jesteś pastorem. Tak. Sam nie odejdę. Ale co jest ciekawe, że jak ja słuchałem innych pastorów, którzy przeżyli to samo, to na przykład w Niemczech jest jeden pastor, który przeżył podobną sytuację, to tam Kościół tak się wzbuntował przeciwko temu nauczaniu, mhm. że z zebrali się wszyscy gdzieś tam za, poza tym pastorem i po prostu wywalili pastora. Protestanci? Tak. Zamknęli drzwi. Nie wiem, jak oni to zrobili, mm -hmm. ale ogólnie jakby wywalili pastora, zostawili go totalnie na, na, na gołym miejscu. Myślę, to, przepraszam, nie wiem, czy to dobrze zaznaczył czy nie, ale poniekąd mnie to pociesza. Pociesza mnie to, że Kościół Katolicki nie jest tym jedynym, złym... Babilonem. Babilonem, nie? tylko że są to pewne strategie demoniczne, mm -hmm. które po prostu istnieją. I my tak samo będąc katolikami, potrzebujemy się ich wyrzekać i modlić, żeby to nie było, jak niekatolikami. Nie? Mm -hmm. Pociesza mnie to w takim sensie, że im więcej takich historii widzę tym bardziej widzę, że to nie do końca zawinił człowiek. Mm -hmm. Tylko, że to po prostu są rzeczy, które mają na celu nas skłócić, mają na celu tak, nas tak. rozwalić od środka, żebyśmy się porozchodzili, przestali współpracować, poobrażali, podzielili jak w tym, tam co wie, budowali w Starym Testamencie. tak. Bam. Cały ten bab... Ale ja się Babilen. cieszę, że my jesteśmy razem, Andrzej. to ja wszystko po prostu ja mogłem od Ciebie skorzystać, jak byłem młody. Chce anegdotkę. Dawaj. Anegdotka jest Do. taka. Że no ja od, kiedyś, od kiedy spotkałem żywego Jezusa, to jestem w ogóle. Sztos wchłonięty, nie. I zawsze byłem taki po prostu entuzjastyczny, i w ogóle idziemy tak, musimy coś nowego poznać o, w Spichlerzu uwielbienie mają, super, i podobno hmm. ten Andrzej to świetnie głosi, idziemy do, do Stepanowa, nie? takiego kolegę, który też się świeżo nawrócił, i on mówi, no ja chodzę do niego często. Tak, słuchaj, nie mów nikomu, bo żem problemów nie miał, nie? Więc nie mogę powiedzieć, kto by to powiedział. <noise> Ale generalnie mówi, super, tam Andrzej naucza, idziemy do niego, nie? I poszliśmy do was na nabożeństwo niedzielne, bo akurat byłem... Y tam ktoś przyjechał do mnie do Warszawy, poszliśmy wiesz, na Eucharystię. Po, znaczy, najpierw do Was, potem na Eucharystię, nie? Ale poszliśmy do Was i tak, okazuje się tak: Andrzeja nie ma z mają, bo pojechali na jakieś misje i, i jest ktoś inny, nie? I my tak siedzimy. A ja bym się świeżo po nawróceniu, więc byłem bardzo ochoczy, ale nie miałem doświadczenia, mm -hmm. jeszcze, wiesz, charyzmatycznie, że są tacy, śmacy, różni, nie? Ja pamiętam, że dziewczyna po prostu taka zapalona. Taka po prostu rozentuzjazmowana i krzyczy: Duch Święty jest tutaj! A ja tak siedzę: Duch Święty, czy my się znamy? I to było takie piękne, bo po prostu trudne doświadczenie dla mnie, ale absolutnie tego nie odebrałem przeciwko Wam, tylko mnie to zmotywowało do tego, że. Ej Michał, wielu rzeczy nie rozumiesz, ale po prostu jest taka rekomendacja człowieka, taka rekomendacja to człowieka. To tak ma być. I po jednym dziesięciominutowym spotkaniu cholera jasna nie wyciągaj wniosków, nie? A. Wiesz. To dla mnie by było takie. A słuchaj, a z tym tak y, śmieszną rzeczą, śmieszną, śmieszną, że skąd się wziął też taki styl takiego wrzeszczenia na modlitwie, który Spichlerz był znany, ja osobiście, że... Jest, my jesteśmy z tego znani. Tak, teraz wy... Ale to było tak, że jak jeszcze będąc katolikiem, przyjeżdżał tutaj do naszych wspólnot, z którymi byłem związany, taki ksiądz Ricardo Arganiaras, mhm. nie wiem, czy kojarzysz nazwisko. Kojarzę, ale... A to był założyciel, jest założycielem wspólnoty Jana Chrzciciela, Giovanni Battista w, tak w tym, we, we Włoszech ksiądz, przez którego bardzo dużo rzeczy się działo, cuda, ja byłem obecny w, jak w klasztorze, w którym on nocował, to zakonnicy z takimi grubymi szkłami raptem zepsuł się wzrok. Ona mówi, nic nie widzę przez te okulary. Zdjęła i zaczęły widzieć normalnie, mm. tak jakby, a on miał proroctwo, że teraz oczy są uzdrowiane. Tego typu człowiek. To on jak przyjeżdżał i on nocował na, w, w kościele, tam gdzie jest siostra Faustyna Kowalska, E, urzędowała swego czasu w Warszawie na ulicy Żytnik, czy Żelazeń, Żytniej czy Żelaznej Żytniej czy już nie pamiętam i ona e, i co ona i on tam nocował w tym klasztorze i opowiadają mi opowiadają opowiadały siostry że on rano jak wstawał i modlił się modlił się w językach tak głośno że on nocował na czwartym chyba piętrze klasztornym a słuchać było go w piwnicy tak się modlił w językach i kiedy z nim spotykaliśmy się na modlitwie, no to ta modlitwa była cała takiej ekspresji, daliśmy się hmm. po prostu. Ja wtedy pamiętam, mi się to kojarzyło z taką wolnością, że wreszcie mogę... Aaa, nie. Podobało się to ogólnie. I później to przeszło do, do kościoła też naszego już spichlerza, ale... Ja wiem, teraz to wiem, że to nie jest mus, że, że mus dzisiaj czasem tak się pomodlę, mhm. a czasem nie, czasem w ogóle po cichu w myślach modlę się, częściej bywa. Kiedyś na adoracji. Tak, na przykład. że Duch raz tak, raz tak wieje, tak? Ale ja ci, my mamy teologię, dlaczego głośno. Mamy teologię. Też macie. Solidną teologię. Okay. Dlaczego głośno? Dobra. Na szczęście ta teologia poszła w kierunku nie trzeba. Okej, okay, bardzo dobrze. Ale można. Tak. Jak, jak duch zawieje, to tak. Andrzeju, jest mi niezmiernie przykro, bo musimy już kończyć. Dobrze. Bo mamy spotkanie dzisiaj i czeka też wywiad mojej mamy, doktora i tak. z twoją żoną Mają. Wiem. Do nagrania. Ale bardzo ci dziękuję za twoje szczere serce i za szczerą historię. I chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy po prostu liznęli. Liznęli twojego objawienia, tego, co ci Bóg hmm. pokazał w tym liście do Rzymian. Ja to w ogóle jak zacząłem poznawać protestantów, to ktoś mi powiedział, że są takie dwa typy. Nie? Ci, którzy już przeczytali Rzymian 6 rozdział i mm. ci, którzy jeszcze nie. <grymian> okay. To jest mój ulubiony rozdział w całym Nowym Testamencie. Super. Natomiast chciałbym nas zachęcić, żebyśmy po prostu liznęli tego, co, co masz, nawet jeżeli jesteśmy zajęci, hiperłaska. Tak. Hiperłaska na YouTubie. Tak. E, bardzo Was serdecznie zapraszam, bo e, sam z tego skorzystałem. Mi to pomogło, jak to mówią, no, u mnie działa. Tak? <grystanie> Okej, okay, super. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za, za, za ten fajny wywiad, fajną rozmowa. Dziękuję. Także, kochani, zapraszamy Was już niedługo na rozmowę z Mają, chyba że Maja już była e, i ona zapraszała. Na naszą. Bądźmy w kontakcie. Jeżeli chcielibyście wesprzeć to, co robimy, to możecie udostępnić ten podcast, możecie modlić się za nas, błogosławić Andrzeja, mm. cały Kościół Spichlerz. Możecie też wspierać nas finansowo, w tym, żebyśmy mogli to nagrywać. Mogli to może kiedyś na cztery kamery, albo na zbliżenie, albo Łukasz tu będzie z jakąś kamerą. Nie, że tutaj. Także z dronem, z drona będziemy nagrywać, Łukasz się śmieje. Eee, także możecie wejść na naszą stronę armiaczyci.pl ukośnik kontakt albo ukośnik kolekta e, i tam możecie złożyć ofiarę finansową a zapraszam was też na stronę spichlesz.org jeżeli dobrze pamiętam Dobra. E, zapoznajcie się z tym co robią są w Warszawie, robią świetną robotę grupa uwielbienia Spichlerz kiedyś była bardzo znana, dzisiaj jest tylko lepsza <laughs> Amen Amen, do zobaczenia Dziękuję.